Siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku uzbieracza, poszukiwacza skarbów sumowych u tego gościa, u Jacka Recyklera. Wiadomo, jest niedziela, także trochę przykro, bo na Zumowicho nie można jechać, ale ja tu mam swój prywatny, jak ja to mówię, skład złomu. O, co świadczy o tym nawet ta blaszka. Także ja sam mogę przyjść tutaj popatrzeć, chociaż coś pogrzebać, coś podłubać, ale to nie tam, nie o to chodzi. Co dzisiaj? No, skoro nie było chętnych na to, to czas odzyskać troszkę sreberka. Rozbiję sobie, nie będę wam tego pokazywał, jak ja to dłubię, bo kto tam chce oglądać, jak ktoś napieprza młotkiem, chociaż są mi tacy, wiecie, nie, co lubią takie rzeczy oglądać. Nie będę wam pokazywał, pokażę wam później ewentualnie wynik z tego, o, w ten sposób. Rozłubię, odpalę, pokażę wam, ile wyszło sreberka. Miedziuchy na mnie będę ważył. Miedziuchuszki też z tego trochę będzie. Co tu się jeszcze dzieje? O, jest pacjent, w zasadzie klient, nie pacjent, na moje stłuczki sikierowe. Jak widzicie, ja zabieram zawsze wszystkie sikiery, nawet te uszkodzone, no te akurat nie, chociaż ma już zjechane trochę ostrze. Ale takie jak ta, widać, spawana, taka jak ta, co ją myszy pogryzły, czy jakieś inne tam, są tutaj i całe, ale nikt się po niej nie zgłaszał, także teraz się zgłosiła osoba, bo no ta jest cała akurat, tylko trochę przyklepana, zgłosiła się osoba po wszystkie takie właśnie moje ogryzki. Czy ja na tym zarobię? No, troszkę, powiedzmy, troszkę drożej sprzedam niż kupię, także jakiś pieniądz na dalsze moje zakupy złomowe będzie z tego. No to właśnie chodzi. Tak by trafiło do huty, tak trafi do obrotu, czyli do obrotu dla kogoś, komu są potrzebne, dla kogoś, kto je przekuje, przerobi, ktoś, kogoś, co będzie to cieszyło. U mnie takiego szpeju na wydanie, bo tu w większości ta strona jest na wydanie. Co to do młotki jakieś tam. Tu mam tą 30-kilową taką stojak do wiertarki. Tam jakieś pierdoły, sam nie wiem co. Tu trochę narzędzi różniastych, ale to te są jeszcze do oczyszczenia, do zrobienia, także te na razie muszą tu poleżeć do jakiegoś posegregowania. O, najprawdopodobniej zniknie dzisiaj, wczorajsze i madełko. Także wiecie, jakiś tam ruch, obrót musi być. Co tu jest u mnie na wydaniu? Na wydaniu, co z tego? Lampy. Na pewno wszystkie lampy będą na wydanie. Nie potrzebuję żadnej z tej chyba. Jak się nie sprzedadzą teraz, to kiedyś, jak nie kiedyś, to tam potem. Nie o to chodzi. Tutaj skrzyneczki, tu wiadomo, odkładamy do klientów, co sobie zamawiają. Pozdrawiam serdecznie. Te trzy klosze bym chciał się ich wyzbyć. Mnie niepotrzebne, a kogoś mogą ucieszyć. Co tu jeszcze? No w zasadzie z tej strony to wszystko, oprócz tego imado, bo to robię dla siebie już tam pół roku albo rok, ale to jest dla mnie do zrobienia. Statyw drugi do wiertary też jest na wydanie. Co tu macie, jak się paracie na wydanie jeszcze? Te dwa duże klucze do rozkręcania afer sejmowych na wydanie jak najbardziej. Te imadełka nie, tamte jedno zamówione. Te zamówione, te czeka na regenerację, tamte czeka na regenerację, pewnie te jeszcze poczeka, bo tu trzeba przeszlifować szyny, prowadnice, tu części do imadeł, to ustrojstwo, pewnie też będę chciał się go pozbyć. Co to to było w ogóle, a coś tam jakieś tam, ale Made in Poland, nie, to tak mi trochę szkoda, ale to nic. Zajmuje miejsca, a tego nie chcę. Co tu jeszcze? No tu chcę. Coś tam na razie chcę. No na razie tam dalej, to nieważne, tam to zostaje u mnie, o co wyżej. I co tu jeszcze, żebym jeszcze sobie bzdurą w głowie? No chciałem złożyć tą wagę wczorajszą, ale mi się wydaje, że coś z nią jest nie tak. Nie tak, no wszystko jest ok, tylko że coś tam brakuje chyba. Coś tam chyba brakuje na dole. Tu widzę, jest coś takiego, tu coś takiego nie ma i to samo jest na dole.
tam jest cośik takiego, a tam cośik takiego nie ma, ale wiecie co fajnego, tam będzie data, nie wiem czy wy ją dostrzeżecie, 25 rok, nasza stara polska przedwojenna waga zostaje u Jacka, dlaczegożby nie, kiedyś trafi gdzieś na regał. Ja tam mam, ja zawsze o tym wspominam, teraz tam szafy stoją zafoliowane, tam mam za do wydłubania, pewnie to zrobię kiedyś, jak sobie tu uwolnię trochę miejsca, albo no nie wiem, jeszcze jeden regał, sam nie wiem, ale się dowiem. No tu zacząłem czyścić tego jego mościa, tą sowę stojącą, nie dokończyłem, to jest już przeznaczone na projekt, także to będzie lampa 100%, także to kawałek złomu, ale zobaczycie efekt kiedyś tam, kiedyś. No też pomysł na te nożyczki moje, no, mają tu wisieć, ale to też kiedyś zobaczycie. No i co tu jeszcze, to jeszcze tak szybko, tak na szybko, to oczywiście to co wszystko jest w wannie, to jest zamówione, pozdrawiam serdecznie, wszystko czeka. Co tu jeszcze? No ta skrzynka jest na wydanie, jakby ktoś tam chciał, wiecie, nie? Te klucze to się moczą, one się tamte to się długo moczą. Tylko tutaj ja miałem teraz zrobić sobie teścik lakierem bezbarwnym, ich psiuknąć po wyczyszczeniu, oczyszczeniu. Tylko że Jacek taką ma głowę, wiecie. Ale widzicie jak fajnie schodzi? Te bardzo długo już leżą. Mimo już zimno, ale zobaczcie, palcem. Już mamy czyściutki metal, resztę szczoteczką, nie do zębów, tylko szczoteczką jakąś taką ryżową. Ten to wczorajszy gdzieś tam jeszcze jest, gdzieś tam jeszcze się, o to ten sekator. Także zupa octowa się gotuje, a jeszcze pachnie octem, czyli coś tam działa. Tego gościa chciałem zrobić, bo powinna być belka do niego, ale ja to ogarnę, nie wiem. Kocioły mam do wypalenia, Jezus Maria, co tam się kryje? Aha, to narzędzie są odkładane dla jednej osoby, także co, no to ja się biorę za to. Mam nadzieję, że ktoś tutaj ze mną został do tego momentu, bo tak wiecie, gadam na razie sam do siebie, nie? No dobra, widzimy się na podsumowaniu ze sreberkiem, co? No i ja tam od słów do czynów przeszedłem bardzo szybko. To była bardzo prosta rozbiórka. Już rozbierałem coś takiego podobnego, nie identyczne jak te, ale podobne. I od razu powiem, Jacek uspokój się, i od razu powiem, że dobrze, że nikt ich nie wziął, bo widzicie jakie są spalone, są niektóre styki. To najprawdopodobniej było przyczyną tego, że ten wózek trafił na Złomowicho. Aczkolwiek mogę się mylić, ale ten widzicie gdzie. Także ubytek srebra będzie tu bardzo duży, ale niektóre są bardzo fajne. Te na tych śrubach są właśnie jak popalone. Nie wiem czy dobrze widać, bo to ciemnawo jeszcze, bo to rano. Ale niektóre są jeszcze, o, tak jak ten. Powiedzmy, że w miarę. No co, ja tego ważyć w całości nie będę. Śrubki mosiężne oczywiście. Blaszki miedziane, także surowca dodatkowo jeszcze będzie sporo. Odpalę tylko je. No i co? I pokażę wam ile będą ważyć. Ile może być? Liczmy, że jeden będzie sobie ważył gdzieś w okolicach grama. Może mniej, przez to, że są wypalone. Tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, może 28 gramów. Tyle bym chciał, to bym był bardzo zadowolony. Jeśli będzie mniej, to i tak będę zadowolony, bo to jest właśnie cały Jacek. Ile by nie było, będzie na plus, ale wiele nie gadając, biorę się za odpalanie, a my widzimy się dosłownie za chwileczkę na podsumowaniu. No, styki załatwione. Każdemu życzę tak łatwego i szybkiego odpalania. Zajęło mi to dosłownie 10 minut, bo styki zobaczcie jakie były. Mówię, dobrze, że ja tego komuś nie wciskłem. Popalone, dziurawe,
Także strata materiału naprawdę ogromna. Także tej wagi, którą sobie założyłem, na pewno nie będzie. No ale mówię, mniejsza z tym. Waga przygotowana. Ale co najważniejsze, są to styki niemetaliczne. Także tu mamy sreberko dość wysokiej próby. No ta waga też tak waży, bo waży 16 gramów. Mimo takiego słabego wyniku, to i tak na plus za ten czas, który poświęciłem. Ale mówię, ta waga raz, że tu krzywo, dwa, że ona raz waży tyle, raz tyle. Nieważne. Z pewnością zasilą te pudełeczko. Także o 16 gramów więcej. Coś tam dosypałem już wcześniej. Możemy zobaczyć, ile razem. Tych mamy odpalonych, niemagnetycznych 880, także jest wynik bardzo fajny. Z tego ja jestem bardzo zadowolony. Także co? No jeśli się podobał taki odcinek, jaki był, to wiecie, co trzeba zrobić. Jeśli nie, to trzeba zrobić tak i będzie też git, nie? No tu moje zapasy. Ale tymczasem życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się i do następnego. Hej!